Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Tajemnice Jumanji. Witam was już w ostatnim odcinku. Pójdziemy najpierw spać, żeby nie chodzić tutaj po ciemku. Tak naprawdę tutaj mamy wszystko ogarnięte, porozmawiamy sobie tylko z naszym dobrym kolegą, czyli oczywiście przywódcą najemników. No i później lecimy sobie do Hipartusa. Jakob. Jesteś wreszcie. Myślałem, że już się tu nigdy nie pojawisz. Co masz na myśli? Nie było mnie tu zaledwie kilka godzin. Kilka godzin? Chłopcze, nie było cię co najmniej od 2 tygodni. No to fajnie. Co? Ale... Nieważne, teraz znowu jesteś. Co działo się w międzyczasie? No cóż, jak widzisz, odbudowaliśmy znowu wioskę. Piraci dalej są z nami, a ich mieszkańców wioski również przekonaliśmy do siebie. Rozumiem. Coś jeszcze? Tak, najwidoczniej Markowi udało się wezwać pomoc. Ciągle jest dla mnie tajemnicą, jak on to zrobił. Kilku żołnierzy wdarło się do naszego obozu. Pewnie planują atak. Musimy im przeszkodzić. Masz już nowy plan? Tak, musimy wypędzić żołnierzy. Jasne, ale jak? Frontalnym atakiem? Nie, mamy do tego za mało ludzi. Myślałem nad czymś innym. A o czym dokładnie myślałeś? Że dodasz żołnierzom trucizny do jedzenia. Brzmi rozsądnie. Dobrze, mam tutaj flakonik trucizny. Wlej to do jakiejś baryłki, ale zrób to nocą, kiedy wszyscy będą spać. Zgoda. Mamy nowe zadanie. Nie mamy za bardzo czego się uczyć, także nie będę tego robić. Damy sobie tak czy siak radę. Zanim pójdziemy się przespać do północy i podkradniemy się do żołnierzy, mam do zrobienia inną rzecz, moi drodzy. Chodźmy od razu do Hipartusa. Tutaj nam się też co nieco porespiło. Także na spokojnie sobie damy radę. Widzę, że znowu nie widzę, czy zadałam coś komuś, jakiemuś przeciwnikowi. I ja też nie widzę, ile oni mi zadali obrażeń. No niestety tutaj mamy pana szkieleta goblina. Staliśmy się silniejsi, to świetnie. Tak. W sumie możemy nawet olać tych przeciwników już. Polowania już się skończyły, moi drodzy, w sumie, bo nie opłaca nam się to, nie oszukujmy się. Także po prostu pobiegniemy prosto do Hipartusa, wziąć od niego zadanie, nowe zadanie, oczywiście śmiertelna porcja. Zajmiemy się tym, ale to już za chwilę, dlatego że zadanie od Hipartusa pokryje nam się również z tym. Niestety, moi drodzy, ale zdarzyła mi się przykra sytuacja i ja wiem, jak ta modyfikacja się zakończy. I że to jest ostatni odcinek, dlatego że ostatni odcinek, czyli ten oto 14, mi się po prostu nie nagrał. OBS mi się wywalił i nie nagrało mi, dlatego że już miałam za mało miejsca na dysku. I na szczęście cieszmy się, że miałam zapis i mogę teraz tego moda dokończyć. Dobra. No to tak, Hipartus, cześć. Ach, jestem upośledzona, wiecie? Już sobie zapomniałam, a grałam w to przed chwilą w sumie. Znaczy, no nie przed chwilą. Wczoraj. Że... Już idę, niepotrzebnie przyszłam do niego. Jeżeli ja mam być szczera. Bo faktycznie najpierw powinniśmy się zakraść do nich i potem Jakob nam mówi, że Hipartus chciał nas widzieć. Wkurza mnie to, że nie mamy na przykład teleportacji żadnej. Wkurza mnie to, że ta teleportacja do wulkanu, którą dostaliśmy na tamtej drugiej wysepce, nie działała. Są to rzeczy, które mnie bardzo irytują. Dobra, lecimy. Nie powinno nam to zająć dużo czasu. Ostatni odcinek, jak dla was nagrywałam, zajął mi jakieś 22-23 minutki. Także naprawdę jesteśmy już blisko modyfikacji i końca. Po prostu sobie teraz dobiegniemy. Podłożymy im to, co mamy im podłożyć. Oczywiście nie obejdzie się bez zabicia jednego strażnika. No dobrze, ale jesteśmy już prawie na miejscu, więc w sumie to mogę się tutaj nadpisywać. Dlatego, że to są właśnie te moje zapisy już z końcówki. Dobra, zajmijmy się tą krwiopicą, bo będziemy wkurzać. Już mnie denerwuje, bo już mi wlazło nad głowę. Dobra, idziemy go zabić, dlatego że no... Inaczej tego nie zrobimy. Chodź tu. Dobra, zaatakujemy go frontalnie.
O, wow, uff, dobra, powinnam się bronić, a nie tak wyskoczyć na niego. O Jezu, nie ten zapis. Robię wam właśnie spoiler, nie no, żartuję. Ale to nie był ten zapis. Dobra, powalczymy sobie z nim normalnie. Pięknie, bez utraty życia. Mamy miecz paladyna, dawaj wszystko co miałeś. Miałeś dwa wytrychy. Dobra, tu się mogę nadpisać i teraz idziemy. Idziemy się podkraść. Mamy tutaj im dorzucić do beczki z wodą, która znajduje się pomiędzy oczywiście paladynami, którzy tutaj śpią. Nie ma co się przejmować. Dobra, tutaj jest ta beczka. Podłożymy im truciznę. Woda została zatruta. W sumie to już możemy to olać i po prostu stąd spadać. Oni oczywiście nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, także nie przejmujmy się nimi. No i świetnie. Możemy teraz udać się do Jakoba, powiedzieć mu, że zatruliśmy wodę. No i zaraz się przekonamy, na co nam to zatrucie wody wyszło. Tylko i wyłącznie na dobre. Oczywiście. Dobra, podbiegniemy sobie. Oni tutaj śpią w tej chacie naprzeciwko. Także chodźmy pogadać. Tu jeszcze mogę zabrać skórę. Jakob, słuchaj, wstawaj. Co do tych żołnierzy? Jakieś postępy? Tak, wlałem truciznę do baryłek z wodą. Dobra robota, rozwiązał się problem z żołnierzami. Masz tu trochę złota, zasługujesz. Dobra. Dostaliśmy 500 sztuk złota, oczywiście pieniądze już się nam całkiem na nic nie przydadzą. I teraz tak. Strażnikowi wieży spadł do wody amulet, to olewamy. I teraz powinniśmy iść jakimś w sumie do Hepartusa. Nie wiem, dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać. Przecież powinien. Tak w sumie chcieć. Raczej się nam nic nie popsuło. Bo ja tego amuletu nie będę szukać. Nie wiem, gdzie on jest. Nie chcę się zamartwiać. Nie będę tracić więc czasu na to zadanie. No niestety, to będzie jedne zadanie, którego nie zrobimy tutaj prawdopodobnie w tej całej modyfikacji. No i nie licząc tego ze ścierwojadem, bo niestety spaliłam wtedy mięso, także zadanie się nie udało. Mamy zresztą tu spalone mięso w ekwipunku, jakbyście byli ciekawi. Tutaj jest zwęglone mięso. Ale no, on nas chwilowo teraz nie interesuje. Interesuje mnie to, czy Hepartus będzie chciał ze mną rozmawiać. Bo jak nie, to będzie mi bardzo przykro. Słuchaj, gadaj ze mną, człowieku. O! Znalazłem Rafaela. Naprawdę? Gdzie jest? Po krótkiej rozmowie zmienił się w kamień duszy. Musisz go z powrotem zmienić. Pokaż mi ten kamień. Trzymaj. Mógłbym spróbować odprawić rytuał, jednak wymaga to ogromnej ilości mocy magicznej. Jak mogę ci w tym pomóc? Obawiam się, że nie możesz. Ale musi być jakiś sposób. Dobrze, spróbuję, jednak musisz przynieść mi kilka składników do tego rytuału. Przyniosę wszystko, czego potrzebujesz. Potrzebuję krwi i serca cieniostwora. Są tu jeszcze jakieś cieniostwory? Jak mam zdobyć te składniki? Miałbym pomysł, mógłbym przywołać takiego cieniostwora. W porządku, ty go przyzwiesz, a ja się nim już zajmę. Ale bądź ostrożny, cieniostwora nie można lekceważyć. Dobrze, jesteś gotowy? W takim razie przywołam go dla ciebie. Gdzie go przywołasz? Nigdy jeszcze nie przywołałem tej bestii. Jest dość trudna do kontroli. Niemniej spróbuję w bezpiecznej odległości od wioski. Oczywiście ja wiem, gdzie będzie cieniostwór i od razu w sumie się domyśliłam. Także nie przejmujemy się, idziemy utłuc to bydle. Jak tam... Mam te szybkie śledzie jeszcze? Mam. Aż dwa. Nieprawdopodobne.
takim razie biegniemy, użyjemy sobie do zabicia cieniostwora, oczywiście zmniejszenia potwora. Mamy drugie, więc możemy z niego skorzystać, a cieniostwór jednak jest sporym wyzwaniem. Mimo wszystko, ze względu na naszą ochronę, może i obrażenia krytyczne w sumie wchodzą co chwila, bo mamy chyba 109%, także no ciężko, żeby nie weszły. Ale po prostu lepiej będzie, jeżeli sobie go zmniejszymy i pokonamy go na spokojnie. To powinno się udać bez żadnych problemów. No i proszę bardzo, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Tutaj się zapiszemy. No i on będzie oczywiście tutaj. Tylko najpierw musimy się pozbyć ścierwojadów. No dawaj, chodź tu. Żeby nam oczywiście nie przeszkadzały. O, on wyszedł do mnie, o matko. Tego to ja akurat nie chciałam od niego. Dziwię się, bo ostatnio był w jaskini, wiecie? Także nie powiem, że jestem dosyć zaskoczona. No, pięknie. Chyba postanowił sobie tutaj wyjść, zabić oczywiście te ścierwojady. No tego się nie spodziewałam, że mi tak walnie. No tak jak mówię, ostatnio on sobie tylko w tej jaskińce siedział i nic się złego nie działo. A tymczasem wyszedł tutaj do mnie na spacerek. No i dobra, wracamy do Hypartusa. No i później zobaczymy, co dalej. Dobra, bo ja nie mam wytrzymałości chwilowo. Mogłabym w sumie odpalić sobie kolejnego szybkiego śledzia. Ale mam wrażenie, że on się nam jeszcze przyda później. Tak myślę, że zdecydowanie bardziej się przyda. Moglibyśmy sobie zjeść zębate ziele, bo na pewno jakieś mam. Ale zębate ziele nam na wiele nie pomoże, już nam się zdąży wtedy zregenerować w sumie ta wytrzymałość. Zanim bym je znalazła. No dobra. No to co, no tak jak mówię, jesteśmy już na końcówce. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, prawda? Dobra, biegniemy. I zaraz będziemy już przy Hypartusie. Super. No to słuchaj, Hypartusik, mam to, co chciałeś. Mam krew i serce cieniostwora. Dobrze, właściwie to wszystko. Możemy zaczynać rytuał. Co mam teraz zrobić? Daj mi te składniki. Trzymaj. Bardzo dobrze, teraz mów ze mną. Ukaż się, duszo. Ukaż się, duszo. Obudź się, duszo. Obudź się, duszo. Bengra Andara Osuri. No i moi drodzy, udało się. Mamy przed sobą naszego kumpla Rafaela. Udało ci się. Wreszcie znowu cię widzę. Teraz wszystko będzie dobrze. Tak, wszystko będzie dobrze. No i moi drodzy, koniec modyfikacji. Tajemnice Jumanji zostały przez nas zakończone. Modyfikacje całkiem w porządku. Naprawdę niezłe, przyjemne mechaniki. Jedyne, co mnie wkurzyło, to tak naprawdę na początku ta wytrzymałość, ale to w sumie przez moją głupotę, bo mogłam się tego po prostu nauczyć, bo to były chyba nędzne 2 czy 3 punkty nauki. A jak widzicie, i tak zostało mi chyba 30 punktów czy 40. Już nie miałam za bardzo w co tego dawać, ewentualnie mogłabym w łuki, ale to nawet by mi się w sumie nie opłaciło za bardzo chyba. Bo dawaliśmy sobie radę bez większych problemów.
No i wkurzała mnie na pewno ta teleportacja do wulkanu, która nie działała, bo nie powinnam wchodzić po tych skałach drugi raz. No niestety użyłam wtedy Marvina, żeby sobie ułatwić na zwyczajnym świecie życie. No i też lekko zbagowane tamte miejsce ze szkieletem, kiedy nie byliśmy z tamtym jakby takim... z tą areną taką Beliara, no tam się działy różne rzeczy. Nie wiadomo było, czy tego Rafaela duszę to trzeba pokonać, żeby ona się uwolniła, czy trzeba zagadać z nią. Takie w sumie bzdury, ale troszeczkę mnie to nawkurzało. Nie powiem, że nie. Zepsuło mi to troszeczkę krwi. Ale mimo wszystko modyfikacja naprawdę na plusik. Ciekawa historia. Zróżnicowany świat to na pewno. Mieliśmy wysepkę, mieliśmy kopalnię, mieliśmy więzienie, mieliśmy jeszcze jedną, tą wyspę główną. Także fajnie, zadanie również ciekawe. No, wszystko myślę, że na plusik. Oprócz właśnie tych malutkich tam błędów, które troszeczkę utrudniły rozgrywkę. Tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Słyszymy się już w kolejnej. Prawdopodobnie będzie to kolejna modyfikacja, ale jeszcze zobaczę. Być może też zagram sobie w Gothica 3 już, bo jeszcze go na kanale nie mam. Albo ewentualnie zajmiemy się jakąś inną modyfikacją do Gothica 1 czy 2. No, może jakaś edycja rozszerzona do Gothica 1. W sumie wypadałoby odświeżyć serię. Jeszcze wtedy miałam stary mikrofon, kiedy w sumie zaczynałam nagrywać Gothica 1. Także zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.